Jak byłaś w samolocie i miałaś bardzo dużo czasu na przemyślenia, zastanawiałaś się nad seksem na wizji? Czy brałaś to pod uwagę? Wiesz co, w ogóle tego nie brałam pod uwagę, wręcz wiedziałam, że jest to niemożliwe w moim wypadku i cokolwiek by się nie działo, no nie zrobię tego po prostu. A dlaczego? To twoje wartości? Czy po prostu nie chciałabyś być w ten sposób znana? Wiesz co, ja uważam, że seks jest tak intymną sprawą, że pozostawiam to po prostu bez kamer. Nie chciałabym, aby patrzyło na to tak wiele osób, prawie cała Polska. A myślisz, że twoja rodzina też by miała coś do tego? Z pewnością miałaby coś do tego. Ale wiesz co, nawet tutaj nie myślałam o mojej rodzinie. Po prostu sama z siebie wiedziałam, że nie mogę tego dopuścić. Dali ci jakieś rady przed wyjazdem? Tego nie rób, tamtego nie rób, z tym się nie zadawaj i w ten sposób się nie wypowiadaj, czy nie było? Nie dawali konkretnych rad, ale raczej mówili, że mamy nadzieję, że po prostu nie przyniesiesz wstydu. W pewnym sensie, no i starałam się, wiesz, tak naprawdę dużo takich zasad, które sobie gdzieś tam wymyśliliśmy przed wejściem do programu, prysło tak naprawdę w trakcie tego życia, bo oczywiście chciałam też gdzieś tam nie używać brzydkich słów, nie przeklinać, nie palić papierosów, ale no sytuacje były tak różne, że to po prostu te emocje z nas wychodziły właśnie też przez takie rzeczy. Tak widzisz, niektóre swoje postanowienia złamałam niestety. Poleciałabyś jeszcze raz, jakbyś miała szansę? Zdecydowanie. To była przygoda życia, więc podjęłabym taką samą decyzję.